koty, chomiki, świnki morskie, papugi, rybki. Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia bez zwierząt. My odwiedzimy z kamerą tych, którzy zwierzęta mają i potrafią ciekawie o nich opowiadać. W pierwszym odcinku programu Zwierzenia gościmy u teatralnego małżeństwa Izabeli i Wojciecha Rogowskich. Iza Rogowska to specjalistka od promocji i marketingu oraz inspicjentka w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie, a Wojciecha Rogowskiego można regularnie oglądać w przedstawieniach koszalińskiego teatru. Małżeństwo dzieli swoje cztery ściany z dwoma kotami, o których zaraz Państwu opowiedzą. Akurat, że koty to przypadek, ponieważ oboje jesteśmy wychowani w naszych rodzinnych domach z psami. No i sami posiadaliśmy w naszym wspólnym domostwie dwa. No niestety tak pechowo się złożyło, że jednego musieliśmy uśpić, bo był bardzo chory, i drugiego tak samo. No i gdzieś tam to nasze serce się rozdarło i nie mieliśmy już jakby sumienia chyba, żeby brać kolejnego psa. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że rzeczywiście pecha mieliśmy do tych naszych zwierzaków, które uwielbialiśmy i kochaliśmy, po prostu strasznie chorowały. No ale no, co się okazało, dom pusty bez zwierzęcia. Jak się jest wychowanym w domu rodzinnym ze zwierzęciem i później my sami praktycznie zaczęliśmy od pierwszego zakupu wspólnego, czyli psa, no to się okazało, że ten zwierzak no, jest potrzebny w domu. No i tak padło, no nie pies, no to kot. Ale to nie była taka łatwa historia, ponieważ ja w życiu nigdy nie obcowałam z kotem. Wręcz mogę powiedzieć, że nie lubiłam kotów, bo tak byłam też w domu wychowana. Oczywiście w domu się zwierzęciu nigdy krzywdy nie robiło. Natomiast kot był generalnie no, na podwórku. I zawsze pies w domu, natomiast kot nie. Nie wiem, jak u Wojtka, u mnie tak było, więc ja z tymi kotami jakoś nigdy w życiu nie byłam obyta. No ale padło, no dobra, no dzieci były małe jeszcze wtedy, więc po stracie psa cierpieliśmy wszyscy. No i no, że ten kot. No i pojechaliśmy na giełdę, no i jeden się już znalazł. Od razu jak żeśmy zobaczyli Widara, czyli naszego norweskiego leśnego, który miał 8 tygodni, praktycznie wróciliśmy z nim do domu bez pieniędzy, bo wszystko żeśmy wydali tego kota. Tak, to jeszcze czasy, gdzie na giełdzie można zwierzęta kupić, już tego nie ma. No i tak się znalazł Widar. Ale oczywiście my, nieświadomi tego, że albo się kupuje oba koty razem, albo się kupuje jednego, po dwóch miesiącach przynieśliśmy do domu drugiego. No i to nie była łatwa decyzja, znaczy nasza decyzja bardzo łatwa, natomiast nie było łatwo z kotem, ponieważ kompletnie nie zaakceptował kotki. I przez praktycznie tydzień walczyliśmy o to, żeby ten kot z nami w domu został drugi, bo to była trauma dla naszego pierwszego kota, no bo on był panem. Zresztą mój ukochany kot i nagle ja wniosłam mu do domu drugiego w swojej nieświadomości zupełnie, że koty się obrażają wręcz i to było, on dawał nam do zrozumienia. Właśnie jeden z nich się drapie na stole. Tak. Trwało to tydzień, jeździliśmy do weterynarza, bo nie bardzo wiedzieliśmy, jak to zrobić, żeby te dwa koty zostały w domu, ponieważ Widar po prostu no, cały czas bił kotkę i w nocy tak na nią polował, że myśmy mieli noce nieprzespane. Po prostu w domu fruwało wszystko, można powiedzieć, ponieważ w nocy się zaczynało polowanie na kotkę. Nie? No i tak dzięki temu, że tam weterynarz z nami cały czas rozmawiał na zasadzie takiej wytrzymajcie, może będziemy próbowali z jakimiś chemicznymi środkami, czyli z feromonami normalnie, no, ale jakoś powoli jakoś się to wyciszyło. No i są te dwa. Oczywiście to nie jest tak, że jest pięknie, ładnie i one się w ogóle kochają. Nie. Każdy z nich ma swoje miejsce w domu i nie ma takiej opcji, żeby one gdzieś razem spały, cokolwiek nie. Nie. Ten jeden tutaj, który tak hałasuje, jest to Norwek leśny. Jeżeli chodzi o charakter, to bardzo przypomina psa, także uwielbia aportować. Oczywiście takie malutkie rzeczy, ale to jest bardzo skoczny. No, to fajne, a poza tym, no, kocią naturę też ma, bo jak sam podejdzie, pogłaskać, to tak, ale na siłę nie. My już znamy je 10 lat, także my wiemy, ja na przykład wyczułam, kiedy mnie też oczywiście może podrapać, gdzie go nie można pogłaskać i tak dalej. No kot, no, robi to, co chce. O tobie mówię. Chodź tutaj, pokaż się. Chodź do tatusia, no. Tu, o.
Natomiast kotka jest zupełnie inna, czyli nasza Niunia, ponieważ z wyborem imienia mieliśmy ogromny problem i Niunia i została Niunia. Ponieważ były podejrzenia, że jest głucha, także nie. No, więc praktycznie co byśmy do niej nie mówili, to ona nie reagowała. Jedyne na to, nie wiem, czy na modulacją głosu na Niunia ona w miarę tam reaguje, bo też trzeba powiedzieć, że jest albinosem właśnie, bo jest białym kotem, więc jest albinosem. Więc troszkę niedowidzi, troszkę niedosłyszy i ona z kolei bardzo dużo mruczy, miauczy, gada, jest głośna, więc jest czasami, można powiedzieć, upierdliwa. I jak ktoś nie lubi gadających kotów, to lepiej się rzeczywiście w razie miauczących, gadających, no ja mówię gadających, bo my rozmawiamy z nimi, ale to faktycznie okazuje się, że są rasy, które mają jakieś predyspozycje do tego, że wydają więcej albo mniej dźwięków. No my mamy dwa różne. Jeden jest cichy, a drugi niestety cały czas ma coś do powiedzenia. Ja, która nie byłam wychowana nigdy z kotami i nie obcowałam z kotami, cały czas mówiłam, że jeżeli kot będzie w domu, to go wychowamy. No i oczywiście, mając doświadczenie z znajomymi, którzy te koty posiadali w domu i obserwując, jak to jest, to ja zawsze mówiłam, nie, nasze koty na pewno nie będą chodziły po stołach, po szafkach, oczywiście nie ma takiej opcji, kot będzie w domu, ale nie wolno, nie? No i oczywiście dwa koty, które wychowały nas, robią w domu kompletnie wszystko, na wszystko im, znaczy nawet nie tyle, że im pozwalamy, one to po prostu robią. No są za szybkie, jak chcesz je ze stołu zrzucić, to już go tam nie ma. Więc żeby nie wchodziły. Tak. Można psikać specjalnym takim śmieciem. Może ktoś tak potrafi. Myśmy się poddali, stwierdziliśmy, że są nasze koty i po prostu wolno im wszystko. Jak są pod ręką, to zrzucamy ze stołu, a jak mam odległość, jak tu w tej chwili by tam stanął, zanim bym doszedł, już by go tam nie było, także nie ma sensu. Więc praktycznie są wszędzie. No oczywiście też to są anegdoty, może się komuś to podobać bądź nie. Biała kradnie wszystko z kuchni, więc my po prostu wiemy, kiedy jest cisza i nagle coś jest w kuchni, jakiś rumor, to wiadomo, że gdzieś siedzi i coś potrafi zwinąć. Widar tego na szczęście nie robi, więc nie wiem, czy się sam nauczył. No, że kradnie, to masz przykład, ukradła ci maskotkę z torby, ci wyjęła przecież. Także jest niesamowitą złodziejką. No i tak jak mówimy, no po prostu wolno im, może za mocno powiedziane, że wolno im wszystko, po prostu są naszymi członkami rodziny. Ja sobie nie wyobrażam, żeby zrobić krzywdę zwierzęciu, a poza tym, tak jak mówię, no przyjdą, przytulą się, mruczą, miziają, bo one strasznie się lubią miziać, więc to wycisza, uspokaja i nawet jak człowiek ma zły dzień, to przyjdzie do domu, oczywiście się, przepraszam, nawkurza, bo ona dyskutuje dużo i chce się mieć spokój trochę, ale co, położy się człowiek, zaraz kot, jeden, drugi przyjdzie, przytulą się, no i wystarczy, no. I jest pięknie. W każdym odcinku programu odwiedzimy z kamerą schronisko dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek, żeby przedstawić Państwu psy i koty, które można zaadoptować. Mamy nadzieję, że dzięki Waszej pomocy uda się stworzyć dla nich fantastyczne nowe domy. Chodźmy poznać naszych pierwszych bohaterów. Ze mną Daria Szmaro, pracownik schroniska i mogę śmiało powiedzieć chyba wielbicielka zwierząt i osoba, która o tych zwierzakach, które są tutaj, wie naprawdę bardzo dużo. I kto Ci dzisiaj towarzyszy? Tak, dzisiaj z nami jest Max. Max niestety awansował na psiaka, który jest najdłużej w schronisku. W styczniu minęło 10 lat. Ale widzę, że Max jest takim psem, który daje się każdemu pogłaskać, który nie sprawia chyba większych problemów, bo ja przed programem przeszłam z nim kilkadziesiąt metrów i on bardzo ładnie chodzi na smyczy, więc generalnie bardzo dobry towarzysz. Tak, jest to pies typowo jakby grzeczny, ułożony, potrafi wykonywać podstawowe komendy, zachowuje się naprawdę super, mimo to nikt nadal go nie zauważył. Jeżeli ktoś ma obawy przed adopcją starszego psa, to chyba można powiedzieć, że Max jest w bardzo dobrej formie. Tak, on ma już około 15 lat, ale mimo to zachowuje się po prostu jak
taki ludzki nastolatek, bo biega, bawi się chętnie, spędza czas z człowiekiem, więc na pewno nie jest żadnym ograniczeniem dla niego wiek. Czy byłyby problemy z zostawieniem go samego w domu, jeżeli ktoś pracuje? Ja myślę, że taki psiak to jak zostaje sam w domu, to wręcz odpoczywa, że ma chwilę dla siebie i nie powinno być żadnych kłopotów. A co z towarzystwem na przykład innych psów albo kotów? Czy on toleruje współtowarzyszy? Jeśli chodzi o psiaki, no to on wręcz ma towarzysza też chłopca w boksie swoim, więc nie ma z tym problemu. Myślę, że po zapoznaniu powinien dogadać się z niemal każdym psiakiem. Jeśli chodzi o koty, to nie próbowaliśmy, ale myślę, że też z racji wieku będzie raczej wyrozumiały. Czy Max jest psem aktywnym, czy takim, który już woli kanapę albo jakieś zacisze domowe? Ja przypuszczam, że on mając do dyspozycji 3-dzienne spacery, będzie bardzo spokojny i takie 3 spacery po nawet 10-15 minut będą dla niego zupełnie wystarczające. Czyli dla osób, które chciałyby zaadoptować Maxa, to jest taki pies w typie wilczura troszkę, prawda? Taka mini wersja, powiedzmy. Można się do Was zgłosić. Max w którym boksie mieszka? Max mieszka w boksie 4x12. Czyli boks 4x12, Max czeka, 15-latek, ale w bardzo, bardzo dobrej formie. Dokładnie. Przyjacielski do domu z osobami w średnim wieku, do domu z dziećmi, tak? Myślę, że jeżeli dzieci nie będą go dręczyły, to nie będzie żadnego problemu. No i na pewno nie do końca, na pewno nie na zewnątrz. Nie, to psiaki w takim wieku już raczej potrzebują takiej stabilności, ciepła, żeby też te nóżki gdzieś tam nie obrywało dodatkowo przez zimno. Także bardzo, bardzo zachęcamy, żeby przyjść odwiedzić, poznać Maxa i być może w przyszłości zaadoptować. Z nami kolejny bohater tego odcinka, także samiec. Jak się wabi? Ten nazywa się Mikuś i w przeciwieństwie do Maxa on jest bardzo młody, bo ma dopiero 4, może maksymalnie 5 lat. I to jest pies żywioł? Tak, pies żywioł to na pewno i niestety z tego powodu jest u nas drugi raz. Aha. Bo po prostu opiekunowie, którzy go wzięli, Mikuś, przeliczyli się z tym, że chodź, będzie to piesek, który będzie cały dzień spał. Aha. A niestety potrzebuje dużo, dużo więcej uwagi i energicznych zabaw. Czyli dla wielbicieli biegania, dla wielbicieli rowerów, dla wielbicieli aktywnego trybu życia, to dokładnie, jest doskonały towarzysz. Dokładnie, nawet przy dzieciach. Dzieciaki tym bardziej się zajmą, wybiegają takiego młodego zwierzaka, więc myślę, że tutaj bardzo fajna opcja, bo jest naprawdę przełagodny chłopak. Tak, energia go rozpiera. Mikuś, Mikuś, chodź. Chodź tu. Brawo. Jaki on jest w stosunku do innych zwierząt? Jak mieszkał u nas wcześniej, bez problemu siedział i z psami, i z suczkami. Myślę, że jest to kwestia bardziej oswojenia. Po paru spacerach powinni się dogadać. No właśnie, ja go spotkałam po raz pierwszy i nie ma problemu z tym, żeby go pogłaskać, nie żeby ma go przytulić. On jest bardzo przyjacielski, jest bardzo otwarty, od razu lgnie do człowieka, więc widać, że on rzeczywiście tego kontaktu potrzebuje. Tak, bardzo mu tego brakuje na pewno w schronisku. No co więcej, on jeżeli drugi raz się już tutaj znalazł, dużo gorzej znosi ten pobyt ze względu na to, że jest to ponowny stres, tak? Ponowna sytuacja, kiedy jest bez domu, gdzie już pokazano mu, jak ten dom powinien wyglądać. Dla Mikusia to przede wszystkim mogą być małżeństwa, mogą być osoby samotne, pod warunkiem, że osoby będzie młode, miał tak samo. Aha, zapewnioną bardzo dużą dawkę ruchu. Tak, przede wszystkim regularną dawkę ruchu. Myślę, Mikuś, że tutaj już ta porcja będzie coraz mniej dozowana, wystarczy, żeby była regularna. Nie, Mikuś? Chodź. Gdzie można Mikusia szukać? Mikuś mieszka w pawilonie 3, boksie 15. W
każdym odcinku programu Zwierzenia spotkamy się też z zoopsychologiem i właścicielką Psiej Akademii Pauliną Rudnicką, która podpowie nam, jak poradzić sobie z naszymi pupilami, wyrobić w nich odpowiednie nawyki i dobrze wychować. Dziś o tym, jak przygotować się na przyjęcie nowego zwierzęcia w domu. Jeśli Państwo przygotowują się do przyjęcia nowego czworonoga w domu, warto pomyśleć o tym, czy mamy w nim wystarczająco miejsca na pieska. Pies jednak potrzebuje kąta na legowisko i to spokojnego, zacisznego, żeby to nie było miejsce przechodnie typu na przykład przedpokój czy kuchnia. Powinniśmy znaleźć miejsce również na jego osobiste przybory, typu szampon, ręcznik czy nawet szczotka. Czas, bardzo cenny. Czy my na co dzień mamy wystarczająco czasu, żeby się z nim podzielić jeszcze z naszym czworonogiem? Musimy pamiętać, że pies powinien wychodzić minimum 3 razy dziennie. Czy będziemy mieli czas na długi spacer? Jeżeli jesteśmy zwolennikami wędrówek, to idealnie, gdyż będziemy mieli tego kompana. Jednak warto zapamiętać, że czy to będzie mróz, czy plucha, nasz czworonóg musi wyjść na spacer. Jaką Państwo wykonują pracę? Ona może wpłynąć na to, czy znajdziemy czas na przygarnięcie pieska bądź jego kupienie. Szczeniaczek zajmuje bardzo wiele czasu, jak noworodek. Jest to absorbujący zwierzak, gdyż sam nie potrafi jeszcze zostać bardzo długo, wiele godzin w domu, jeśli adoptujemy psa ze schroniska. Powinniśmy sobie wziąć z tydzień wolnego bądź dwa, gdyż to zwierzę niestety nie zna nas, musi się przyzwyczaić do nowych warunków życia, a to dla niego może być zbyt trudne. Więc czy możemy sobie na to pozwolić, aby wziąć urlop? Gdy jesteśmy zdecydowani na czworonoga, powinniśmy przygotować nasz dom do jego przyjścia. Zakupujemy legowisko, szczotki, szampony, ręcznik, miski. Powinniśmy wybrać lekarza weterynarii w naszej miejscowości, który później będzie wykonywał takie zabiegi jak szczepienia, odrobaczenia i kontrolę naszego zwierzaka. Są również zwierzaki, które potrzebują pielęgnacji sierści, dlatego powinniśmy pomyśleć o wyborze groomera w naszej miejscowości. Rasa. Czy wybrali Państwo już rasę? Jeśli tak, warto poczytać o niej i dowiedzieć się, w jakim kierunku ona była wkodowana, w jakim kierunku człowiek ją wykorzystuje do pracy. My dziś nie wykonujemy z naszymi pupilami pracy, ale możemy ją zastąpić na codziennych spacerach bądź wspólnych zabawach w domu. Dlatego warto poczytać, czym się zajmują nasze czworonogi i jakie mają wymagania, czy my im podołamy, czy jesteśmy wyjątkowo aktywni, czy jednak może wolimy razem siedzieć na kanapie i się przytulać. Najważniejszy wybór w naszym życiu, czy kupujemy psa z hodowli, czy jednak adoptujemy go ze schroniska. Pies schroniskowy, wielka niewiadoma, nie wiemy czego się spodziewać, jaką miał przeszłość. Jednak może się okazać naszym największym przyjacielem w życiu i oddanym wiernym kompanem. Jednak jeśli wybieramy psa z schroniska, warto go wcześniej poznać. Warto się wybrać do schroniska, porozmawiać z wolontariuszami, zabrać pieska na spacer i to wielokrotnie, tak aby on mógł nas również poznać i się do nas przyzwyczaić. Jeśli chodzi o psy z hodowli, mamy otwartą kartę, możemy poznać rodziców, jego przodków, rodzeństwo i wybrać tego najbardziej pasującego do nas. Czy wybierzemy psa schroniskowego, czy z hodowli, będzie to przyjaciel na całe życie, kompan do wspólnych spacerów lub przytulania. Jeżeli macie Państwo pytania do naszego eksperta, to czekamy na maile. Proszę je wysyłać na adres aleksandra.barcikowska@tvmax.pl z dopiskiem zwierzenia, a na kolejny odcinek programu zapraszam w niedzielę 25 marca.